Niemal 1,5 tysiąca przestępstw popełniono w Suwałkach w 2018 roku. W porównaniu do 2017 roku było ich więcej o niemal ćwierć tysiąca, wynika z raportu komendanta miejskiego policji w Suwałkach. Dynamika przestępstw wyniosła, jak wyliczył komendant, 120%. Z raportu, który trafił do rąk suwalskich radnych, wynika, że największy wzrost odnotowano w kategorii kradzież z włamaniem. Tutaj dynamika wynosi ponad 142%. Na drugim miejscu kradzieże. Tych w porównaniu z 2017 roku było o 25% więcej. Trzecie miejsce w policyjnych statystykach zajmuje uszkodzenie mienia. Tutaj nastąpił wzrost o 19%. O blisko 20% więcej stwierdzono przestępstw narkotykowych. Wzrosła również o 21% ilość przestępstw gospodarczych. Ale są i spadki. Dotyczą one przestępstw drogowych. Tych policja odnotowała o niemal 18% mniej. W całym 2018 roku policjanci zatrzymali o 5 pijanych kierowców mniej niż miało to miejsce w statystykach za 2017 rok. Znacznie spadła również ilość bójek i pobić. Tych było w ubiegłym roku o niemal 1/4 mniej niż rok wcześniej. W grupie 7 kategorii przestępczości udało się ograniczyć również przestępstwa rozbójnicze. Przestępstwa kryminalne stanowią w Suwałkach aż 72% ogółu spraw. Rok wcześniej było ich o 4% mniej. Komendant miejski policji podaje w raporcie również dane dotyczące wykrywalności. Ogólny wskaźnik wyniósł nieco ponad 80%. Wzrosła skuteczność policji w ściganiu przestępstw kryminalnych, natomiast z 92 do niespełna 85% zmalała w przypadku przestępczości gospodarczej. Największy spadek wykrywalności, aż o połowę, dotyczy sprawców kradzieży samochodów. W 2017 roku w Suwałkach skradziono 6 aut i wykryto połowę złodziei. W roku 2018 zniknęło 5 samochodów i nie udało się ustalić żadnego sprawcy. 100% wykrywalność suwalska policja odnotowała w przypadku przestępstw rozbójniczych i narkotykowych. Spadła również, co niezmiernie cieszy, ilość wypadków drogowych w mieście. W 2017 roku było ich aż 32, a w ostatnim roku 20. Dwie osoby straciły w nich życie, rannych zostało 21 osób. Wzrosła nieznacznie ilość kolizji na suwalskich ulicach. Odnotowano ich nieco ponad 1000.